Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj widzimy się dosłownie na chwilkę, ponieważ chciałbym Wam tylko pokazać jedną ciekawą rzecz, jaka ostatnio przytrafiła mi się właśnie w grze GTA The Ballad of Gay Tony. Mianowicie spotkałem tu taksówkę, która jechała po ulicach Liberty City bez taksówkarza, co było dość dziwne i dość niespotykane, bo no nie jest to zbyt częsty widok na ulicach tego miasta. W każdym razie na początku pomyślałem, że jest to zwykły błąd gry, ale następnie zwróciłem uwagę, że gdy mierzę do tego niewidzialnego kierowcy z broni, no to on nie reaguje na mnie w żaden sposób, no co jest też mega dziwne. Bowiem jak spotkamy taksówkę w grze dowolnej, to gdy mierzymy do taksówkarza właśnie z broni, to ten zaczyna wykonywać nerwowe ruchy, w sensie zaczyna strasznie agresywnie zachowywać się za kółkiem, uciekać, a potem w ogóle wychodzi z swojej taksówki i ucieka na pieszo. No a tutaj nie było żadnej reakcji, także no wydawało mi się to dość dziwne i dlatego postanowiłem właśnie Wam tą sytuację pokazać, także oczywiście dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie i czy Wam kiedykolwiek taka sytuacja właśnie przytrafiła się w jakiejkolwiek części w serii GTA. No i to byłoby już wszystko, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!